Dzień dobry. Chcecie poznać tożsamość tego zamaskowanego gościa, może Batmana? To Jeremi, Siema. mój syn. Ja nazywam się Asia Bronisławska albo Asimina. To taki mój pseudonim artystyczny, czyli ksywka. Macie pewnie jakieś swoje nicknamy na różnych w grach, gdzie się logujecie. Mieszkamy w Katowicach i podobnie jak wy, jak my wszyscy, utknęliśmy. Jest kwarantanna, Niestety. pandemia. W ogóle trudno w to uwierzyć, ale to się dzieje naprawdę. Na szczęście ciągle mamy poczucie, że możemy zrobić coś dobrego i tak jest też tym razem. Na zaproszenie Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART nagramy dla Was kilka odcinków. To będzie taki serial pod tytułem Muzykoterapia domowa. Jeremi, czy Ty wiesz, co to jest muzykoterapia? Muzykoterapia to jest chyba leczenie poprzez muzykę. Dokładnie. To jest leczenie, gdzie nie używamy tabletek, syropów, nie robimy operacji, tylko leczymy Muzyką. muzyką, dźwiękami, elementami muzyki. Nasz serial ma też podtytuł Cztery domu kąty, jak cztery świata strony. Nasz świat się skurczył i jest teraz, zawęził się do mieszkania, do domu, w którym jesteśmy. I chcemy Was zachęcić do poszukiwań dźwięków, brzmień, które mogą poprawić nasze samopoczucie, które będą pomagały rozładować napięcie, albo będą nas relaksować, albo uspokajać. I w tym pierwszym odcinku chcemy zająć się body drummingiem. Jeremi, czy ty wiesz, co to jest body drumming? Body drumming to jest Co to jest body? Może po kolei. ciało. Ciało. Po angielsku to ciało, a drumming? Bębnienie? Bębnienie, bo drum to. Bęben? No właśnie, więc to jest robienie perkusji ze swojego ciała, bębnienie po swoim ciele. Także jak widzicie, nic chyba trudnego, bo wszystkie narzędzia mamy przy sobie, nie musicie nic przygotowywać, nic kupować, nie wychodzić z domu. Mamy dłonie? Mamy. Co jeszcze by nam było potrzebne? Ręce, nogi, korpusy. Jeremi, jakie pierwsze takie sposoby, najprostsze grania na swoim ciele przychodzą Ci do głowy? Klaskanie. No dobra, o, klaskanie. Ale też klaskać można na różne sposoby, prawda? No, jeszcze takie. Tak, gdzie jest więcej powietrza, bardzo szczelające, można w ogóle takie, takie też zrobić. Co jeszcze? Jeszcze tupanie. Tupanie, o właśnie. Właśnie, to tupanie też będzie. Nogi ciągle bolą. Bolą cię nogi. Będzie to tupanie brzmiało różnie w zależności od tego, co będziemy mieć ubrane na stopy, nałożone na stopy. Czyli albo będą to buty na przykład z gumową podeszwą, wtedy to brzmienie będzie miękkie. Może to być jakiś podkuty but, albo obcas, albo bose stopy po prostu, prawda? No. Albo takie ubrane w skarpetki i to brzmienie będzie bardzo mięciutkie. Ale nie polecam w bosych stopach, bo bolą nogi. No musicie to sami wypróbować, co będzie dla Was najlepsze. Szukacie? Macie jakieś pomysły? Co nam jeszcze przychodzi, Jeremi, do głowy? A może... Umiesz tak? Spróbuj. O, takie też było fajne. A na przykład... Nie, strykać to ja nie umiem. A spróbuj. Bardzo ciche dźwięki. A co jeszcze? O, nie polecam, to nie jest miłe. Mi się to nie podoba. Ale klata. Albo wiecie, tak jak goryl. Spróbuj, Remi. O, ta klata. Uda. No i jakieś tupania. Nie wiem. Jaki tak przeszumiał? A może nie wkładajmy w tych czasach palców do buzi. Więc poszukajcie. Może coś takiego. Właśnie, bo czy jeżeli użyjemy głosu, to będzie body drumming? Nie, chyba nie. No właśnie, to już jest śpiewanie, a my postaramy się to zrobić bez użycia głosów, przynajmniej na razie. I teraz chcemy Wam pokazać takie proste ćwiczenie, ale w tym celu przeniesiemy się w inne miejsce w naszym mieszkaniu.
Witam Was na moim balkonie. Pokażę Wam teraz jedno z najprostszych ćwiczeń body drummingu, którego nauczyłam się od nauczycieli we Francji. Tam w czasie lekcji, kiedy nauczyciel zauważa, że uczniowie są nieskupieni, znudzeni, nie potrafią już usiedzieć na swoich miejscach, robi krótką przerwę i takie ćwiczenie. Popatrzcie i spróbujcie od razu ze mną powtarzać. Ręce, ręce, klatka, klatka, biodra, biodra, pupa, pupa, noga, noga. Spróbujcie odnaleźć własny rytm, skoordynować ciało, poczuć jak ten rytm przez Was przepływa, robić to równo, wsłuchać się też w to, że każda część tego ciała naszego wydaje inny dźwięk. Twardo, średnio, plask, plask, tup, tup. Troszkę możemy przyspieszyć, jak poczujecie się pewnie. Możecie nawet przymknąć oczy. A teraz będę mówić, z której części ciała zrezygnujemy. Będziemy odrzucać po kolei. Bez pupy. I jeszcze bez klatki zaraz będzie. I bez bioder. I bez nóg. Wyszły nam brawa. Klaski dla Was i dla mnie. I próbujemy jeszcze raz. Może trochę za szybko to zrobiłam. Cały rytm włączyć jeszcze raz. Jeremi, chodź tutaj i też spróbuj, dobra? No dobra, zaczynamy jeszcze raz. Uwaga, ręce, ręce, klatka, klatka, biodra, biodra, pupa, pupa, noga, noga. Jeszcze. Troszkę szybciej damy radę. Jeszcze szybciej? Jeszcze szybciej? Nie, już nie mam. Okej, okay, słuchajcie, spróbujcie w domu. Wróciliśmy z balkonu i przenieśliśmy się na wyższy poziom. I chcemy Wam zaproponować jeszcze jedną zabawę. My nie jesteśmy żadnymi mistrzami body drummingu, takich, albo body percussion. Możecie znaleźć w internecie. Co ci ludzie wyprawiają, to są jakieś cuda, nie? No. A my tylko tak bawimy się i do tego też Was zachęcamy, to każdy zrobić może. I proponujemy Wam takie założenie zespołu. Jak jest Was dwójka w domu, tak jak na przykład my teraz, no to będzie to duet. Najprościej możecie to zrobić tak. Jeremi, jakiś prosty rytm wybierz okay. sobie. Okej, okay. Jeremi wybrał coś bardzo prostego. Będzie próbował utrzymać ten rytm równo, musi się skoncentrować, a ja będę starała się na tym jego rytmie położyć swoją improwizację. Się z Jeremim wygłupiamy i zastanawiamy się nad tym, że chyba powinniśmy zamienić się też rolami. Wcześniej Jeremi miał prosty rytm i trochę nudny, to teraz ja przejmę ten beat, który będzie trzymał całość, a Ty będziesz improwizował, dobra? No to uwaga. Ha. Słuchajcie,
coraz mocniej grzeje słońce, to jest bardzo optymistyczne i chyba za chwileczkę spędzimy tutaj na balkonie kilka chwil pijąc jakąś herbatkę. Mam nadzieję, że Wy też macie balkony, a jak nie, to otwórzcie szeroko okno. Jeżeli u Was dzisiaj jest piękna pogoda, to nacieszcie się tym. A my mamy nadzieję, że Was zainspirowaliśmy do poszukiwań dźwięków, które może wydać Wasze ciało. No i słuchajcie, do zobaczenia w następnym Muzykoterapia Domowa 4 Domu Kąty. Do zobaczenia, cześć! Do widzenia!